Witajcie kochani, Rafał z tej strony. Ostatnio sporo osób prosiło mnie o to, żeby zaktualizować przewodnik początkującego użytkownika, ten YouTube'owy, o DJI Fly. Od czasu pierwszego nagrania minęło pół roku, dużo się zmieniło, weszły dwa nowe drony, DJI Fly się rozbudowało, część funkcji się zmieniła, wprowadzono też język polski, co może nie jest idealnym rozwiązaniem, bo skróty są tragicznie przetłumaczone. Natomiast dzisiaj pokażę krok po kroku, jak wygląda ta aplikacja. Przejdziemy sobie przez ekran startowy, przez menu główne, widok z kamery i omówię to, co napotkam tutaj po drodze. To, o czym chciałem powiedzieć jeszcze na początku, ja używam iPada i używam aplikacji DJI Fly pod iOS-em. Naprawdę bardzo dobrze się sprawuje i polecam. iPada na przykład czwórkę, który można kupić za 1000 z hakiem na stronie Apple.com. Nie jest to żadna reklama, tylko po prostu to działa. I to, co jeszcze chcę Wam powiedzieć, że tam można przyłączyć sobie pod iOS-em wiele ciekawych rzeczy, m.in. język, ale też ładowanie telefonu. Za chwilę to pokażę. Zatem zaczynajmy. Jesteśmy w tej chwili na poziomie ekranu startowego i widzimy, że na górze po lewej stronie mamy strefy zalecane, czyli jest to strefa otwarta, można tutaj latać, ale czasami zdarza się tak, że mamy tutaj NFZ, no flying zones, gdybyśmy mieli tutaj blisko areszt albo lotnisko, pokazałoby nam się to w tym miejscu. Są też punkty lotu, czyli flight spoty, one zwykle są w Chinach takie popularne. Na naszym poziomie jeszcze w Europie nie bardzo, ale to się cały czas rozwija. Przechodzimy na dół, lewa strona, czyli album. Po kliknięciu widzimy, co jest na karcie pamięci i tutaj można odtworzyć, usunąć lub ściągnąć na pamięć urządzenia mobilnego taki klip. Można go też przyciąć albo bezpośrednio się nim podzielić. To jest z tego poziomu właśnie albumu. SkyPixel jest to platforma społecznościowa prowadzona przez DJI. Można tam opublikować swoje prace. Natomiast bardzo ciekawą zakładką i menu jest profile. Czyli profil tak naprawdę powinno być przetłumaczone po polsku. Tutaj mamy dane dotyczące nalotu. Tutaj mam akurat w tej aplikacji 47 godzin, 430 km i 367 lotów. Oczywiście tu nie wszystkie te dane są, ale mamy. Można też rozwinąć, czyli więcej, i tutaj widzimy te poszczególne loty. Następnie mamy zarządzanie urządzeniami. To jest bardzo istotne, jeżeli mamy taką sytuację, że nam urządzenie odleciało, tak? Bo jest szansa na to, że ubezpieczenie DJI Care pokryje coś takiego, oczywiście za dodatkową opłatą, ale to, co jest istotne, że trzeba przypisać urządzenie do kontrolera i do konta. Ja o tym mówiłem, gdy omawiałem aktualizację i wprowadzenie tej usługi. Natomiast na tym poziomie możemy właśnie przypisać do siebie urządzenia, czy do aplikacji, czy do konta. Forum DJI wiadomo, sklep również, DJI.com. Następnie Find My Drone, czyli znajdź mojego drona. To jest funkcjonalność fantastyczna, bo lokalizuje nam na mapie naszego drona, a następnie możemy uruchomić nie namiar i alarm, ale sygnał dźwiękowy i też uruchomić lampy. W tej chwili możemy zatrzymać, tu są używane skróty. Niezbyt te skróty są intuicyjne, ale jak najbardziej można się zorientować. Dlatego ja wolę angielskiego używać, bo tam mamy te nazwy w całości. Następnie są ustawienia i tutaj ustawień jest dość sporo, a mianowicie w pierwszej pozycji mamy ustawienie oprogramowania i aktualizacji. Dalej synchronizacji lotu, czy ona się odbywa automatycznie. Następnie, czy automatycznie przechodzimy do opcji Camera View, czyli widoku z kamery. I mamy też wskazówki dotyczące lotu, czyli na przykład dotyczące samych hyperlapse, takie nawet nie samouczki, ale takie delikatne podpowiedzi, czy jak dron wraca nam do punktu startowego itd. Tutaj widzimy, że mamy też pamięć cache, możemy ją w tej chwili skasować, to jest pamięć podręczna, która nam zostaje, jest w tej chwili nam niepotrzebna, więc możemy tą pamięć skasować. Cache jest pamięcią, która zapisuje nam na przykład kopię zdjęć czy poglądówki takie na urządzeniu mobilnym, ale zabiera to też dosyć sporo miejsca. Jak widzicie, foto mam 2,5 giga, możemy też skasować, żeby było więcej miejsca na nasze nagranie. Ustawienie prywatności, tutaj wiadomo, informacje, które przesyłamy do DJI, lokalizacje i też usprawnienia. Ja nie uczestniczę w programie usprawnień. No i to, co jest istotne, to jest język. Zwróćcie uwagę, że ja z poziomu iOS-a, czyli iPada, jestem w stanie zmienić język i możemy przejść na angielski. W tej chwili jestem już w takim
tym pełnym trybie. I to jest to, jeżeli chodzi o tryb profile. Za chwilę przejdziemy do widoku z kamery. Do Pendolino jedziemy. Pierwsza sprawa to zmienimy język na polski. Wiele osób mnie o to prosiło. Jest mi trochę trudniej nagrywać tutoriale w tym języku, ale spróbujmy. Jesteśmy w języku polskim, GoFly, i w tej chwili mamy podgląd z kamery. Jak widzicie, mogę tą kamerą delikatnie poruszać gimbalem góra-dół, więc przejdźmy od lewego górnego rogu. Na górze po lewej stronie mamy wyświetlony tryb aktualny. W tej chwili jest Cine Smooth. Przechodzimy do trybu normalnego i tryb sportowy. Te tryby zmieniamy przełącznikiem, który jest na środku kontrolera. Następnie mamy bieżące informacje, diagnostykę dotyczącą tego, czy możemy latać, czy nie. Widać, że status jest normalny, świeci nam na zielono, pułap RTH 50. Maksymalny pułap tutaj jest trochę za niski, dajmy sobie 120 metrów. Ostatnio latałem bardzo nisko, zgoda. I maksymalna odległość 500 metrów. Czyli to jest bardzo szybka forma weryfikacji, czy możemy startować, czy nie. Następnie mamy status akumulatora, 87%. Jako że dron nie jest w powietrzu, nie mamy w tej chwili informacji dotyczących, na jak długo nam wystarczy i kiedy nastąpi powrót do punktu bazowego. Połączenie, jeżeli chodzi o z kontrolerem, jest bardzo silne w tej chwili, dlatego że dron jest 5 metrów ode mnie. Sygnał satelitarny też bardzo silny, 21 satelitów w tej chwili zdejmujemy. Główne menu to te trzy kropki, za chwilę do niego przejdziemy, ale teraz przejdziemy sobie najpierw do ustawienia trybów. Fotograficzny z poziomu mini, następnie wideo, quick shots. Quick shots nie możemy wybrać, zanim nie wystartujemy. To samo dotyczy panoramy, czyli musimy być w powietrzu, żeby wybrać te dwa tryby. Na tym etapie zatem możemy posługiwać się trybem zdjęciowym i tutaj mamy pojedyncze zdjęcia, single photo, AEB, czyli bracketing, i mamy też zdjęcia czasowe, czyli timelapsy możemy tutaj wykorzystywać. Na przykład ustawiamy sobie timelapsy co 5 sekund i w tej chwili te zdjęcia są wykonywane co 5 sekund. Mamy odliczanie na ekranie. Kolejna funkcjonalność to jest wideo i tutaj mamy rozdzielczość 2.7 ustawioną i z tego poziomu to jest to, co możemy ustawić sobie, bo jest tylko jeden tryb wideo w Mini 2. Natomiast poniżej, zaraz pokażę, jest telemetria z ustawieniami też ekspozycji, z ustawieniami rozdzielczości i klatkażu. Na razie jesteśmy w tym obszarze środkowym i poniżej mamy klawisz nagrywania. To jest to, lub spust migawki, gdybyśmy byli w trybie zdjęciowym. W tej chwili mamy migawkę. I też oczywiście jest zoom. On został wprowadzony stosunkowo późno, jeżeli chodzi o możliwość przybliżenia, ale jest taka opcja zarówno w wersji fotograficznej, czy w trybie fotograficznym, jak i w trybie wideo. W zależności oczywiście od rozdzielczości można przybliżać taką ilość razy. Świetnie. I teraz poniżej przycisku migawki, czy też nagrywania, mamy odtwarzanie, play i widać, takie już są nasze prace zapisane na karcie pamięci. Dobra. W samym rogu prawym mamy ustawienia ekspozycji, albo automatyczna, albo ekspozycja pro, czyli manualna. Jeżeli chodzi o ekspozycję automatyczną, możemy kompensację dobrać tym suwakiem. Od minus 3 do plus 3. Tu jest bardzo duże prześwietlenie, w punkcie 0 jest neutralna i to, co bym rekomendował, to minus 3 albo minus 0,7, w zależności od tego, jaki macie dzień. Tak jak dzisiaj, minus 0,7. Teraz mamy ustawienia rozdzielczości. 4K, jak widać, jest możliwość nagrywania w 25 klatkach, dlatego że mamy tutaj system PAL w Europie. Jeżeli ktoś pracuje na osi czasu w 30 klatkach, jak najbardziej może sobie też przestawić klatkaż w tym miejscu. Jeżeli chodzi o 2.7K, to mamy możliwość już nagrywania w 50 klatkach, czyli można takie ujęcia zwolnić o połowę. Rozdzielczość 1080, tutaj klatkaże są analogiczne do 2.7K. Jedyne, co nas może tutaj różnić, to jest zoom. Powinien być nawet czterokrotny. Tak jest. Mamy czterokrotny zoom. I tutaj w zależności od tego, jakich używamy parametrów nagrywania, tak zmienia nam się czas, który pozostaje na karcie pamięci. Jak widzicie, w tej chwili mamy godzinę 22 minuty dostępnego czasu nagrywania. Gdybyśmy przeszli na rozdzielczość Full HD, prawie 4 godziny. Duża różnica.
Dobra, wędrujemy teraz w lewy dolny róg i tutaj mamy telemetrię. Prędkość pozioma, prędkość poziom, pionowa w metrach na sekundę. Następnie mamy wysokość nad punktem startu i odległość od punktu startowego. I też mamy tutaj, mamy radar, czyli możemy sobie określić tutaj położenie i też widzimy, jak jest nachylony dron w stosunku do kierunku, czy jak jest zorientowany w stosunku do kierunku północnego i do punktu startowego. Gdybyśmy teraz go uruchomili, take off. Spróbujmy to zrobić. The home point has been updated. To teraz nam się zmienią dwa parametry, a mianowicie zmieni nam się... Jesteśmy teraz w trybie sportowym, ale widzicie, jak mocno zmieniają się parametry. Widać, że dron się wychyla, gdybym poleciał troszeczkę w jedną stronę, też nam się wychyla, w drugą również, a punkt startowy jest tutaj z tyłu za nami. Teraz sobie wrócimy i wylądujemy. Widać, jakie jest odniesienie też do kierunku północnego, także dosyć prosta sprawa. I tutaj mamy jeszcze tylko jedną funkcjonalność, a mianowicie automatyczny start i lądowanie. W tej chwili nie będziemy lądowali, ja sprowadzę go za moment manualnie do lądowania, ale tak wygląda ekran startowy. Kolejną rzeczą, którą omówimy za moment, to będzie menu główne. Ten jest dużo szybszy. Teraz z tego poziomu przejdźmy w prawy górny róg. Tutaj mamy trzy kropki, czyli menu główne. I tutaj mamy bezpieczeństwo, czyli safety, sterowanie, czyli control, następnie kamera, transmisja, informacje. Dosyć intuicyjne jest to menu. Trzeba zwrócić uwagę na parę rzeczy. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, maksymalna wysokość, wiadomo, dopuszczalna w Europie to jest 120 metrów aktualnie. Jeżeli chodzi o odległość w zasięgu wzroku, w zależności od tego, gdzie jesteśmy, tak powinniśmy to ustawienie dobrać. Jeżeli latamy w gęstej zabudowie, oczywiście nie 500 metrów, czyli może 200 albo 300. Pułap RTH to jest wysokość, na której dron wraca do punktu bazowego i trzeba pamiętać, że dron nie posiada czujników, czyli wleci w przeszkody po drodze i trzeba ustawić tak ten pułap, żeby ta wysokość była większa niż wysokość najwyższych przeszkód na trasie potencjalnych. Następnie mamy aktualizację bazy, czyli to jest aktualizacja punktu bazowego. To jest źle przetłumaczone bardzo, bo to jest aktualizacja RTH. Jeżeli chcemy, przemieszczamy się na przykład łodzią, możemy w ten sposób zaktualizować właśnie ten punkt, aczkolwiek dron powinien być w locie. Jak widzicie, nie jestem w stanie zrobić tego z pozycji uziemienia drona. Status kompasu, status IMU, wszystko jest w porządku, można też skalibrować z tej pozycji. Informacja o akumulatorze, widzimy, ile razy był ładowany, jakie napięcia są na poszczególnych dwóch celach, jaką mamy aktualnie temperaturę akumulatora, kiedy został wyprodukowany. Wracamy do menu. Odblokowanie strefy geo, w zależności od tego, jak jesteśmy, trzeba mieć internet przede wszystkim, ale ja odblokowuję z pozycji komputera zwykle, a jeżeli mam taką sytuację, to przełączam się na chwilę na telefon. Kolejny punkt programu to jest zaawansowane ustawienia bezpieczeństwa. Zwróćcie uwagę, że te skróty tu są bardzo nieintuicyjne. Advanced Safety Settings. Tutaj możemy ustawić sobie na przykład tryb CSC tylko jako awaryjny. Jeżeli chodzi o utratę sygnału, ja mam zawis, bo ostatnio latałem bardzo nisko pod gałęziami. I mamy tutaj powrót do punktu startowego, czyli to jest return to home. Jest to tak przetłumaczone POV do PKT ST, bardzo nieintuicyjnie. Jest to RTH, obniż, czyli dron powoli stara się wylądować de facto, czyli to byłoby landing. I też zawis, czyli hover. W takim przypadku, kiedy mamy przeszkody nad nim, to jest bardzo dobra funkcja, ten zawis. Albo jeżeli na przykład latamy w pomieszczeniach zamkniętych. CSC tylko awaryjnie. Słuchajcie, tutaj jest kwintesencja kiepskiego tłumaczenia. Tryb ładunku, tak naprawdę chodzi o ten payload, czyli jeżeli coś doczepimy do drona dodatkowego, na przykład są to osłony, śmigieł albo dodatkowa kamerka, na przykład nawet mała Insta360 Go, to właśnie odhaczamy sobie ten tryb ładunku. To się nazywa zupełnie inaczej w angielskim, jest to lepiej, inne znaczenie, to tłumaczenie jest fatalne. Przechodzimy w takim razie do naszego głównego menu bezpieczeństwa i tutaj mamy jeszcze Find My Drone, tą funkcjonalność, która była też z pozycji menu głównego i mamy też Aeroscope,
Tutaj są informacje dotyczące identyfikacji w locie. Ta funkcjonalność będzie dostępna z czasem, ona się rozbudowuje, natomiast w tej chwili, jeżeli chodzi o informacje w locie, my wiemy, a gdyby były zaawansowane urządzenia przez lotniska stosowane, bo DJI w Stanach takie próby robiła, są w stanie nas też zidentyfikować podczas lotu. Dobrze, przechodzimy teraz do menu Control, czyli sterowanie. I tutaj mamy jednostki metryczne albo imperialne. Jeżeli mieszkamy w Europie, stosujemy metryczne, imperialne głównie w Stanach, powiedzmy. Tryb przedniej diody, w zależności od tego, jak nam pulsuje. W tej chwili breath, czyli nam pulsuje właśnie wolno, ale można wyłączyć, można zrobić tęczę, czyli zmieniać kolory, albo cały czas mieć jednolity kolor bez zmiany trybu. Załóżmy, że chciałbym zmienić na niebieski, chciałbym zmienić na jednolity. Tak to wygląda. Gimbal też jest to tak sobie przetłumaczone. Jeżeli chodzi o tryb śledzenia, gimbal nawiązuje się do poziomu i poziomuje kamerę. Jeżeli chodzi o FPV, w zależności od tego, jak dron się układa, tak samo układa się gimbal. Czyli tak jakbyśmy mieli kamerę przyczepioną na stałe, nie poziomuje nam obrazu w trybie FPV. Zezwolenie na obrócenie gimbala do góry to jest możliwość wychylenia jeszcze o dodatkowe 30 stopni w górę. Kalibrację gimbala nie będziemy tutaj wykonywać, bo tutaj mamy piasek, zaawansowane ustawienia gimbala. W zależności od tego, w jakim trybie lecimy, czy to jest normalny, czy to jest tryb Cine Smooth, czy to jest tryb Sport, też widać, że jest fatalne tłumaczenie, ale chodzi o prędkość wychylenia gimbala, nie prędkość skoku, tylko prędkość wychylenia gimbala. Następnie płynność, czyli czy nam się zatrzymuje w miejscu, czy może jeszcze przez chwilę bezwładnie zatrzymuje się, wytraca prędkość. Musiałem przełączyć na chwilę na angielski, dlatego że bardzo źle było przetłumaczone. Pitch speed, tak jak powiedziałem, jest to prędkość wychylenia. Pitch smoothness jest to właśnie ten łagodny start i stop, czyli nie zrywa nam się i nie zatrzymuje, tylko delikatnie nam wytraca prędkość z małą inercją. Yaw to jest prędkość obrotu względem osi pionowej, czyli prawo-lewo. I też yaw smoothness, jak nam wytraca prędkość, czy łagodnie, czy ostro. I z tej pozycji mamy jeszcze kilka rzeczy. Ładowanie telefonu. W Androidzie może tego nie być, ale jeżeli chodzi o iOS, możemy podładować urządzenie mobilne lub nie, czyli decydujemy z tego poziomu. Jeżeli chodzi o tryb drążków, zwykle używa się trybu drugiego, czyli lewy drążek to jest góra, dół i obrót, a prawy drążek to jest przód, tył, bok, drugi bok. Jeżeli chodzi o dostosowanie przycisków, w tej aparaturze jest tylko jeden, także to jest, też wprowadza tutaj nas w błąd. Jest to źle pokazane, ale możemy mieć takie akcje, że albo przyciskamy raz, albo przyciskamy dwa razy i wtedy miniacz zmienia swoje oblicze i spełnia daną funkcję. Czyli C1 to jest jedno przyciśnięcie, a C2 to są dwa przyciśnięcia klawisza funkcyjnego. Kalibracja kontrolera, w wypadku kiedy piszczy Wam kontroler, można go skalibrować. I są też samouczki lotu, plus do tego parowanie z dronem, łączenie z dronem aparatury. Można to zrobić to z pozycji właśnie tego menu sterowanie, a można też przez naciśnięcie trzech klawiszy. Function, zmiana trybu wideo i foto, a także przycisku migawki. Przytrzymujemy 3 sekundy, zaczyna się nam parować. Ok, i to było menu sterowanie, teraz menu kamery. I tutaj mamy anti-flickering, możemy zostawić na auto. Jeżeli zostawimy na 50 Hz, może się tak zdarzyć, że występują migotania w przypadku osi czasu, na przykład 30 albo 60 klatek na sekundę, więc sobie zostawiamy auto. Napisy wideo to jest tworzenie osobnego pliku SRT, który zawiera parametry telemetrii, ale też dane z GPS-u. Czasami ten plik jest tworzony oddzielnie, a czasami zintegrowany z tym głównym plikiem wideo. Następnie mamy histogram. Tutaj wyświetlają nam się parametry ekspozycji, można go też przesuwać palcem po ekranie. Kolejna rzecz to jest ostrzeżenie o nadmiernej ekspozycji, czy to jest zebra. Gdybyśmy teraz spróbowali sobie na przykład przesunąć ekspozycję na plus 2, to widzicie, że występuje nam wszędzie zebra. Jeżeli jest na minus 0,3, tej zebry nie mamy. Kolejna sprawa to jest wyświetlenie siatki. Ja mam tą siatkę 2x2. Balans bieli, zwykle 5,5, około 5,5 stosuję. W zależności oczywiście od warunków, od tego co robimy, bo jak nam się zmieniają warunki,
Także zmienia nam się balans bieli i te parametry. Mamy tutaj kartę pamięci i dane karty pamięci. Mamy w tej chwili dostępnych 60 GB i można z tej pozycji kartę sformatować. Cache podczas nagrywania, czyli tworzy się plik na urządzeniu mobilnym i możemy określić, jak często będą się nadpisywały. Jeżeli mamy 2 GB, to po wypełnieniu tych 2 giga będą się nadpisywały. I to jest to, jeżeli chodzi o ustawienia kamery. Następnie mamy ustawienia transmisji i tutaj ustawiamy podwójne pasmo. W zależności od tego, jak chcecie. Tutaj na przykład 2-4 to jest dalszy sygnał, lepszy sygnał, ale on też jest podatny na zakłócenia miejskie. 5-8 jest trochę krótszy, ale jest mniej podatny na zakłócenia właśnie miejskie. Możemy zostawić jako podwójne pasmo. No i dalej już informacje dotyczące samego miniaka, czyli tu jest. No i już dalej informacje dotyczące samego miniaka. Model, można tutaj napisać swoje imię, nazwisko nawet. Kolejny punkt to są wersje oprogramowania. Mamy tutaj oprogramowanie samego drona, kontrolera, następnie bazy FlySafe, czyli bazy stref. Następnie mamy tutaj wersję aplikacji i numery seryjne akumulatorów, kontrolera, następnie pilota i kamery. To było ustawienie kontrolera, czy to był numer kontrolera, ale chodzi o kontroler lotu. Natomiast remote controller to jest pilot tutaj nazwany. To jest w ten sposób przetłumaczone. Dobrze, i to jest to, co mamy na teraz, jeżeli chodzi o aplikację DJI Fly. Słuchajcie, bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli chcecie czegoś więcej, mamy oczywiście kompleksowy warsztat online'owy dotyczący Mini 2. Są tam przykłady, studium przypadku, pokazuje ustawienia dla poszczególnych trybów, pokazuje jak wygląda funkcjonalność, na przykład quick shots albo ustawienia timelapse'ów. Tam jest naprawdę spora dawka takiej praktyki. Jeżeli chcecie oczywiście skorzystać z darmowych rozwiązań, też mamy szereg takich warsztatów, na przykład filmowanie dronem. To, o czym wam chciałem powiedzieć jeszcze, no jeżeli macie ochotę, to prośba oczywiście o suba i o like pod tym filmem, łapkę w górę. To bardzo pomaga tworzyć kanał, rozmawiać też z dostawcami, producentami, zupełnie inaczej, jeżeli ma się tych subskrypcji trochę więcej i większy ruch na kanale. Bardzo się serdecznie dziękuję, widzimy się już niedługo w kolejnym epizodzie. Trzymajmy za was kciuki za nowy sezon. Wszystkiego dobrego. Cześć!